Johann Hermann urodził się w zubożałej rodzinie. Jej status materialny był na tyle lichy, że teoretycznie niemożliwym było, aby chłopiec osiągnął życiowy sukces, zarówno zawodowy, jak i sercowy. Która bowiem panna z tak zwanego porządnego domu chciałaby wyjść za mąż za niewykształconego biedaka? Jednak on w narodzin Johanna, jego matka, nie tylko święcie wierzyła w to, że Pan Bóg ma wobec jej syna określone wielkie plany. Obiecała nawet Wszechmocnemu, że jeśli nie powoła go do siebie tak, jak uczynił z pozostałymi dziećmi Hermanów, to ona dokona wszelkich starań, by kiedyś Johann z dumą głosił i sławił imię Pana. Wraz z mężem robili więc wszystko, co tylko mogli, by zapewnić potomkowi lepszą przyszłość. Gdy więc w 12 roku życia przyszły pastor ukończył szkołę w Rudnej, biedni ludzie posłali swego syna w daleki świat. Co się ma natomiast spraw sercowych, to powiedzieć trzeba, że młody Hermann poznał Dorotę Freige, swoją pierwszą żonę, już jako chłopiec. Spędzali wspólnie z innymi dziećmi czas na różnych zabawach, szczególnie upodobali sobie rynek. Czy jednak już wtedy narodziła się między nimi nić głębszej sympatii? Dziś pewności nie ma, ale istnieje ku temu duże prawdopodobieństwo. Podobnie można przypuszczać, iż Johann doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że jako syn biednego kuśnierza nie jest godzien tak zacnej dziewczyny jak Dorota. W domu rodzice ciężko pracują i oszczędzają dla mnie. Nie mogę ich zawieść. Nie chcę. Szczególnie w tych ciężkich godzinach, gdy moje chorobite ciało nie domaga. Muszą być dzielni. Muszą poradzić sobie z przeciwnościami losu. Ojciec i matka mają żyć tylko mnie. Chcą, bym pobierał nauki dla lepszej przyszłości. Będę się więc starał z całych swych sił, by spełnić ich marzenia, a przy tym sam, uszczęśliwiając ich, doznam ogromnej radości ducha. Johann Hermann, wypowiadając te słowa, nawet nie mógł przypuszczać, jak szybko jego pragnienia zostaną wysłuchane. Już bowiem w 23 roku życia został koronowany na cesarskiego poeta, otrzymując wielce szanowany tytuł Poeta Laureatus Cesarus. Wdzięczność i szczęście wypełniły wtedy jego serce, a pogrążony w myślach, tak mówił sam do siebie. Tak cudownie prowadzi mnie Bóg, tak wiele łask mi podarował, jakaż wielka przyszłość leży przede mną. Młody poeta zaczyna więc w siebie wierzyć. Ponadto również w jego sercu zaczyna się dziać coś osobliwego. Potwierdzają to napisane przez niego właśnie w tym brzeskim okresie wspaniałe, petrarchistyczne trzy erotyki skierowane, jak się dziś przyjmuje, do tej samej dziewczyny, Doroty Freige. Chyba można zatem uznać, iż Johann ulokował stosunkowo wcześnie swoje uczucia do córki burmistrza w Rudnej, skoro w lirykach tych prosi ją, by i oczy, i serce zechciała zwrócić w jego kierunku. Ad haribellum, czyli do haribelli. Ukradłeś mi, dziewczyno, oczy. Oddaj mi oczy. Zabrałaś mi, dziewczyno, duszę. Oddaj duszę. Wyrwałaś mi, dziewczyno, serce. Przywłaszczyłaś mnie sobie całego. Cierpię, będąc bez oczu, bez duszy i bez serca. Siebie samego będąc pozbawionym. Umieram, ale nie umrę, bo umieranie moje też należy do Ciebie. Bez Ciebie samego jakoś żyję, a życie bez Ciebie samego jest niczym. Sprzeciwasz się śmierci i życiu nie czuła dziewczyno. Ani mi żyć, ani mi umrzeć teraz. Oddaj mi oczy, oddaj duszę, oddaj serce. Albo nie, sam siebie daj mi tylko. W Tobie odzyskam wszystko moje. W Tobie mych oczu widzenie, duszy mej oddech, serca czucie i swój będę znowu z powrotem. Na skutek choroby oczu Johann Hermann przerywa studia w Strasburgu i wraca do domu, do Rudnej. Z dnia na dzień pogarsza mu się wzrok, a brak perspektyw na przyszłość coraz bardziej go załamuje. Poeta zauważa wtedy, że złoto, srebro, kamienie szlachetne są cenne, ale nie ma nic cenniejszego, aniżeli oboje oczu. Ciężka i długa podróż za mną. Co powiedzą rodzice? A przede wszystkim matka, która takie nadzieje we mnie pokładała.
Wszystkie pieniądze, które posiadał, pochłonęła przecież długa podróż. Jak to będzie dalej w domu? Matka leży chora, a ojciec zarabia tylko tyle, że ledwo starcza na codzienne życie. Cóż poczniemy, biedaki? W życiu Hermana nastały zatem tygodnie ciężkiego egzaminu życiowego. Przyznać jednak trzeba, że choć zewnętrzne światło dla Johana coraz bardziej zanikało, za to inne, tkwiące w nim światło wewnętrzne, budziło się, z dnia na dzień stając się jaśniejsze. Niczym Hiob przyjął swoje cierpienie i tak jak Hiob pokornie czekał na polepszenie losu. Myślał wtedy: moje słońce to Jezus, moje światło, moja wspaniała jasność, a Jego oblicze oświetla mnie także w ciemną noc. Cierpliwość i wiara Hermana w słuszność boskich wyroków zostały wkrótce nagrodzone. Niespodziewanie bowiem, mimo czarnych przepowiedni lekarzy, wraca mu wzrok. Dzięki zabiegom i pomocy barona Rothkirch, schobieni w maju 1611 roku, czyli jako 26-latek, został pastora ewangelickim w probostwie w Chobieni. Poeta nawet nie śmiał wówczas przypuszczać, że nadchodziły dla niego bardzo dobre lata, nie tylko pod względem zawodowym, ale i sercowym, albowiem mniej więcej w tym samym czasie często rozmyślała o nim Dorota Freide. Ach, tyleż teraz mówi się o Johannie Hermanie. Za szczęście słychać o jego sławie w Koben. Ciekawa, cóż szczególnego dzieje się w życiu naszego lokalnego poety cesarskiego. Czy pojawi się jeszcze kiedyś w Rudnej? Czy mnie pamięta? Niedługo musiała wyczekiwać Dorota odpowiedzi na nurtujące ją pytania. Pewnego dnia, podczas wizyty w ratuszu w Rudnej, Johann Hermann dostrzegł córkę sędziego dworskiego i burmistrza Freige. Bawił się z nią jako dziecko, ale nie śmiał o niej wcześniej nawet marzyć. Poeta dostrzegł, iż dziewczyna to już kobieta. Dojrzalsza niż w jego wspomnieniach, szczupła i niesamowicie gospodarna, a co najważniejsze, jeszcze panienka. Coraz częściej młody pastor przebywał więc w domu państwa Freige i to wcale nie w związku ze sprawami do załatwienia z burmistrzem. Mimo swej ogromnej nieśmiałości, Johann postanowił sobie, że to ona pojedzie do Koben, do parafii, do której mnie powołano. Hermann odważył się porozmawiać o tym kilka tygodni później z burmistrzem Freige. Wtedy to nieśmiały, jąkający się, niepewny prosił go o rękę Doroty. Czy zgodzisz się, burmistrzu, by twoja córka Dorota została moją żoną? Wspólna ojczyzna, ta sama miejscowość, w której się wychowywaliśmy, ba. Nawet wspólna wiara jest drugim przesłankami do zawarcia przez nas ślubów. Bóg daje nam swoje błogosławieństwo, wiem to. Ale czy ty, burmistrzu, dasz się nam również? Jakże mógłbym się nie zgodzić? Czyż nie oddam swojej Doroty najlepszemu? Koronowanemu poecie, duchownemu Schobieni? Znam swoją córkę i wiem, że jest pełna miłości dla ciebie, a przy tym pełna pobożności i zdolności współczucia. Wiem, że będzie ona twoją prawą ręką. O, dziękuję, dziękuję, po tysiąckrotnie dziękuję. Jakże szczęśliwa. A jakże ja szczęśliwa! Wkrótce po tym wydarzeniu w 1612 roku odbył się ślub, a po nim wesele na zamku w Chobieni. Podczas uroczystego posiłku w dużej sali pałacowej rodzice Johanna siedzieli przy stole wspólnie z rodziną burmistrza. Pan młody był cichy i oszczędny w słowach. Za to jego oczy promieniały radością i dumą, bo oto koło niego siedziała jego cudowna, młoda żona. Dzień za dniem radość gościła na plebanii w Chobieni. Spokój, harmonia i bezgraniczna miłość wypełniały serca domowników. Nie mogło być inaczej, nie mogło być lepiej, skoro przy Hermanie, człowieku z nadszarpniętym zdrowiem, chorymi oczami, wiernie stała Dorota i razem z nim niosła ciężar trudu życia i pracy. Prawie codziennie, gdy dzwoniły wieczorne dzwony kościoła miejskiego, małżonkowie przychodzili nad brzeg Odry, by w skupieniu i ciszy okazywać wdzięczność Panu Bogu za otrzymywane szczęście. Herman okazywał ją ponadto w swych niedzielnych kazaniach, prostych, skromnych, bez dogmatycznych wzniosłości, ale także bardzo mocno ukierunkowanych na Chrystusa. Te niedzielne pouczenia cieszyły się takim powodzeniem, że mnóstwo wiernych, nawet z daleka, lasami lub łodziami, docierało do chobieńskiego kościoła.
Mimo to Dorota nie przestawała motywować męża do wzmożonej pracy. W pewien niedzielny wieczór, gdy Johan czytał żonie Ewangelię, ta zadała mu nagle pytanie, czy nie można tych słów powiedzieć wierszem. Od tej pory Herman każdej niedzieli siedział przed Biblią i pisał w formie wiersza Ewangelię. Tak to więc Dorota podsunęła mężowi pomysł na nową, jak na ówczesne czasy, formę zapoznawania wiernych z Pismem Świętym. Po pewnym czasie Ewangelie Hermana zostały wydane w formie rymowanej. Poeta z radosnym uśmiechem przyniósł grubą książkę swojej Dorocie. Ona wzięła ją do ręki, przeglądała i dostrzegła, że są w niej wszystkie niedzielne wierszowane kazania męża. Z dumą powiedziała do niego. Będzie znany w całej śląskiej krainie, Johanie. Tobie, twoim zachętom i boskiej pomocy zawdzięczam to. Może to ostatnia twoja służba, którą ja jako poecie zleciłam tobie ostatnia? Tymi słowy Dorota skończyła rozmowę, położyła książkę na stole i pośpiesznie wyszła. Poruszony Johan został w pokoju sam. Mówi do siebie. Ostatnia służba? Niemożliwe. Co Dorota fantazjuje? Nastał rok 1617. W chobieńskiej parafii uroczyście i radośnie świętowano jego początek. Sercem Hermana targały jednak inne, ciężkie odczucia. Jakby podejrzewał, że nowy rok nie będzie dla niego szczęśliwy. Napisał wtedy. Teraz jestem radosny. Wkrótce zasmucę się. Teraz śmieję się. Wkrótce będę płakał. Szczęście jest teraz moim przyjacielem. Wkrótce zostawi mnie samego. Teraz jestem silny i pełen nadziei. Wkrótce będę słaby i wszystko zniweczy się. Teraz żyję, wkrótce umrę. Tak zmienne jest wszystko w całym moim życiu. Jesienią 1617 roku skończyło się wielkie szczęście małżonków Hermanów. Dorota, złożona śmiertelną chorobą, nie była nawet w stanie wyjść z łóżka. Mimo ogromnych starań lekarzy, najpierw chobieńskiego zamkowego, następnie specjalnie dla niej sprowadzono innego sławnego medyka. Młoda kobieta z dnia na dzień traciła siły. U końca swego krótkiego życia mówiła do ukochanego męża. Ja to przeczuwałam. Nasze szczęście było tak ogromne. Nawet mimo tego, że nie mieliśmy dzieci. Bóg uczynił nas bogatymi. Nie pojmuję tych ostatnich słów. A cudowna Dorota. Niemożliwe bym mógł dalej żyć bez ciebie, która znaczysz dla mnie wszystko. Zrozpaczony Herman prosił o pomoc Boga, o uratowanie życia swej małżonki. Niestety z pokoju sypialnego słychać było tylko coraz głośniejsze jęki Doroty, spowodowane nasilającym się bólem. Godziny błagań, próśb i modlitw nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Bezlitosna śmierć bez skrupułów wtargnęła do chobieńskiego domu pastora. Musiał on zatem najlepsze co miał, czyli swoją Dorotę, z ogromnym żalem pochować. Zaczęła się dla niego gorzka szkoła cierpienia, podczas której uśmiech na długi czas zniknął z jego twarzy. W tych trudnych dla siebie chwilach młody, 32-letni wdowiec próbował radzić sobie z doznanym nieszczęściem. Czerpał pociechę, myśląc o ponownym spotkaniu ukochanej w niebie, a także pokładając nadzieję w Panu, pozostawiając w jego rękach swoje ludzkie, nędzne życie. Ówczesne odczucia Hermana doskonale uwidaczniają się w stworzonym wtedy przez niego epigramie o śmierci Doroty, w którym Johan Herman porównuje siebie do drogocennego ptaka, któremu także umarła towarzyszka życia. Jeśli cokolwiek umniejsza cierpienia, to w nieszczęściach tych mieć towarzysza. Tak, żeby porówni znosić losu przeciwności. Ptaku drogocenny, w nieszczęściu swym ty dla mnie, a ja dla ciebie słodkim lekiem będę. Cieszysz się z małżonki, taka obecność mojej mnie raduje. Wyrwana tobie, tak jak i moją z mych ramion mnie odebrano. Teraz sam w nieszczęściach narzekasz na swój los, smutkiem osnuty. Teraz ja samotnie żalę się na losu tego odmienność. Z powodu dnia żałobnego często życzyłeś sobie, abyś umrzeć mógł. Z powodu owego dnia żałobnego częściej zaś ja pragnąłem, abym umrzeć mógł. Uciekasz od drzew kwitnących, od wiosny w pełni.
Także i ja strzegę się i umykam przed radością tej ziemi, zarówno w noc, jak i w dzień. Pomny jesteś towarzyszki swej. Również i mnie nikt nie postrzega jako niepamiętającego o żonie. Zbyt nieszczęśliwym jest ów los dla nas obojga. Lecz jednak z drugiej strony nieszczęście najlepsze jest od Twego, bowiem Chrystus nawet w najodleglejszym światełku żonę przywraca. Tobie zaś nawet dzień najjaśniejszy towarzyszki nie zwróci. Na zakończenie warto przytoczyć znamienne, jak się później okazało, słowa matki Johanna Hermana, które wypowiedziała po otrzymaniu od syna lista ze wspaniałą nowiną, iż przyznano mu tytuł poety cesarskiego. Kobieta, chcąc ostudzić radość męża, powiedziała wtedy: nie zawsze świeci słońce, a uformują Hermana także cierpienia. Tak, cierpienia. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę.